gościem Spokojnej Głowy jest psycholog Joanna Jaworska. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o mądrości ciała, organizmu i chorobach psychosomatycznych. Ale najpierw chciałabym zapytać, jak stres niszczy nasz organizm? No tak, rola stresu rzeczywiście jest ogromna i to niestety negatywna, jeśli chodzi o nasze samopoczucie i to zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Jeżeli nie potrafimy odreagować stresu, jeżeli ten stres nam się kumuluje w organizmie, jest to przewlekły stres, no to niestety narażamy się na to, że nasze ciało cierpi, że może zachorować i narażone na choroby są niemal wszystkie narządy naszego organizmu. Także nie możemy igrać ze stresem, ponieważ on ma bardzo negatywne skutki dla naszego zdrowia psychofizycznego. Ale w dzisiejszych czasach jest to bardzo trudne, to nieigranie ze stresem, bo mam wrażenie, że wszyscy się z tym borykamy, że tego stresu i tego napięcia jest bardzo dużo. No niestety, pędzimy wszyscy, jesteśmy zabiegani, chcemy coraz więcej, coraz szybciej, coraz sprawniej. Przekłada się to zarówno w naszym życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym. Na każdej płaszczyźnie niemal chcemy być perfekcjonistami i chcemy jak najszybciej wszystko osiągnąć. I sukces, i zadowolenie, i szczęście. Nawet w przypadku choroby idziemy do lekarza z bólem gardła i prosimy o antybiotyk, ale o taki, żeby nam pomógł natychmiast, żebyśmy już jutro czuli się dobrze. Więc sami też jakby nakręcamy się i taką spiralę tworzymy stresu, a nasze ciało niestety potrzebuje odpoczynku, musi się zrelaksować. Jeżeli to zaniedbamy, jeżeli nie będziemy potrafili odpowiednio odreagować tego stresu, nie będziemy znać technik radzenia sobie ze stresem, niestety w pewnym momencie nasze ciało się zbuntuje, powie dość i może zareagować właśnie złym samopoczuciem, czy też nawet chorobą. No właśnie, i teraz chciałabym zapytać, czym są te choroby psychosomatyczne? Bo to chyba nie jest tak, że idę na egzamin, denerwuję się i boli mnie brzuch, tylko to jest jakby taki odroczony wyrok tego naszego stresowania się? Tak, choroby psychosomatyczne, czyli to jest taki brak harmonii między naszym ciałem i umysłem, między psychą a somą. I rzeczywiście ten ból brzucha trudno jest nam jakby połączyć bezpośrednio. Nie znajdujemy tego związku z egzaminem czy z jakąś sytuacją dla nas stresową. No, trudno nam jest czasami jakby pomyśleć też o tym, dopuścić do siebie taką myśl, że to właśnie stresująca sytuacja może powodować choroby, a jednak te choroby psychosomatyczne istnieją, mają podłoże one zarówno na tle emocjonalnym, takich nieprzepracowanych emocji, takich emocji tłumionych, emocji wypartych, no i też oczywiście źródłem tych chorób psychosomatycznych może być stres. Franz Aleksander wymienił taką grupę chorób psychosomatycznych, do których możemy zaliczyć bardzo często spotykane w populacji, bardzo często można się spotkać z wrzodami żołądka, z bólami brzucha, może to być astma, mogą to być też różnego rodzaju choroby skóry, czy to jakieś wypryski, czy atopowe zapalenie skóry. I też tutaj możemy łączyć te choroby właśnie z takimi emocjami, których nie potrafimy wyrazić. I tak na przykład choroby częste gardła czy tarczycy możemy połączyć ze złością, ale taką, której nie potrafimy z siebie wyrzucić, nie potrafimy właściwie po prostu odreagowywać różnych sytuacji, które nas, no, krótko mówiąc, denerwują, czy też nie potrafimy sprzeciwu wyrazić, albo nie potrafimy granic stawiać, no to właśnie się takie choroby mogą pojawić właśnie związane z tarczycą, czy też z gardłem. Napięciowe bóle głowy, takie jak migrena na przykład, no to właśnie jest to napięcie, ten stres, te mięśnie takie spięte właśnie szyi czy też kręgosłupa. Tak mówi się też, że choroby psychosomatyczne to są choroby autoagresji, czyli nasze ciało nie potrafi na zewnątrz jakoś odreagować tych emocji, wyrazić ich w taki sposób dla nas konstruktywny, tylko przejawia się to właśnie zmęczeniem, bólem, cierpieniem po prostu takim psychofizycznym.
Ale z tą diagnozą wcale nie jest tak łatwo, bo my często zdarza się tak, że ktoś odwiedza lekarza jednego, drugiego, potem zastanawia się, czy może to jest jakaś hipochondria, czy wymyśla. Jest to problem, żeby znaleźć przyczynę, albo żeby lekarz zorientował się, że problem jest w głowie bardziej. No tak, warto, żeby lekarz właśnie pierwszego kontaktu poświęcił pacjentowi nieco więcej uwagi i też nie tylko starał się diagnozować te takie wskaźniki somatyczne płynące z ciała, ale też, żeby przeprowadził taki dogłębny wywiad, rozmowę, żeby zapytał, jaki tryb życia prowadzi właśnie ten człowiek, czy on jest mocno stresujący, czy mocno zabiegany, czy nie ma kłopotów ze snem, w jaki sposób się odżywia, bo to już da odpowiedź w pewnym stopniu na to, żeby postawić właściwą diagnozę. Oczywiście lekarz też powinien nas skierować na badania, prawda, takie już czy morfologiczne, czy USG, które wykluczą lub potwierdzą choroby. Ale nawet jeżeli badania potwierdzą, że mamy wrzody żołądka, to nie jest jednoznaczne z tym, że to jest tylko problem i wyłącznie natury takiej fizycznej, że mamy jakąś bakterię czy coś innego się zadziało, ale to też może być źródło stresu. Po prostu organizm jest mniej odporny, jeżeli jest narażony na chroniczny stres, który to może doprowadzić właśnie do podrażnienia śluzówki żołądka i wtedy on po prostu bardziej jest skłonny na to, żeby zachorować na wrzody. Czyli więc tutaj rzeczywiście lekarz powinien być świadomy, prawda, i też starać się zauważyć inne symptomy, nie tylko natury takiej właśnie fizycznej, ale również może to być podłoże psychiczne. Czyli może być tak, że na przykład ktoś ma wysypkę, ale trudno znaleźć źródło, bo to jest tylko psychika, ale może być też tak, że ten stres, te emocje powodują powodują takie choroby, które można zdiagnozować, czyli na przykład wrzody, czyli to może być i tak, rozumiem. Tak, dokładnie tak. Jeżeli chodzi tutaj o te problemy skórne, czyli różnego rodzaju wysypki czy atopowe zapalenie skóry, to można tak powiedzieć, że płacz niewyrażony właśnie taki emocjami, prawda, przechodzi na nasze ciało i to jest płacz naszego ciała. Więc tutaj oczywiście trzeba się przyjrzeć zarówno ciału, jak i naszej psychice. Skąd ten problem się wziął, jakie on ma podłoże? Trafiają do Pani takie osoby, lekarze przysyłają do Pani może takie osoby, które mają właśnie takie problemy? Tak, zdarzają się rzeczywiście osoby, które trafiają do mnie na konsultacje, czy też na szkolenia, które prowadzę, z takimi dolegliwościami, których jakby nie są pewni. Chodzą rzeczywiście czasami od lekarza do lekarza, wszystkie badania są prawidłowe, no ale czują dyskomfort i czują się niedobrze. Też muszę powiedzieć, że niechętnie takie osoby chcą usłyszeć taką właśnie diagnozę, że to jest problem właśnie emocjonalny albo właśnie zbyt dużo tego stresu się nagromadziło. Trzeba sobie powiedzieć tutaj szczerze, że taki pacjent woli usłyszeć diagnozę, że ma właśnie problem, no na przykład ze stawami, że to jest choroba rzeczywiście stawów, niż żeby usłyszeć, że to jest na tle stresu. Krąży taki właśnie wśród psychologów też taka opowieść, że żona prosiła męża, żeby zrobił jakieś porządki w domu, no on się skarżył na bóle stawów, no więc zdecydował się na pójście do lekarza. Po czym dostał taką diagnozę, że to jest na tle właśnie stresu. I wrócił do żony z taką odpowiedzią, że to jest na tle stresu. Na co żona powiedziała, aha, no to jesteś zdrowy, nic ci nie jest, możesz zająć się porządkami w domu. Także trochę jeszcze jednak też bagatelizujemy to, że stres, że właśnie takie niewyrażone emocje skumulowane mogą prowadzić też do naprawdę poważnych schorzeń fizycznych. Bo to jest to, co Pani też mówi, że niektórzy mówią, a idź pobiegaj, a co Ty tam mówisz, przecież co tam się stresujesz. Ale to bieganie czasami nie wystarczy, prawda? No dokładnie, oczywiście zdrowa dieta, zdrowy tryb życia i ta aktywność fizyczna, odpowiednia ilość snu jest bardzo ważna
tym, żeby zachować dobrą kondycję zarówno psychiczną, jak i fizyczną. Pomaga nam to też zredukować stres jak najbardziej, no ale to nie jest wystarczające. Jeżeli w naszej głowie nie będzie panowała harmonia, jeżeli będziemy myśleć tylko w sposób negatywny, tak tunelowo będziemy po prostu myśleć i czarnowidztwo będzie dominowało w naszym życiu, no to niestety będzie to negatywnie wpływać na naszą kondycję psychofizyczną. I też tutaj ani właśnie sport, ani dieta nam nie zastąpi pozytywnego myślenia i takiej wdzięczności i nadziei też na lepsze jutro, bo to właśnie myśli, nasz mózg kieruje nie tylko takimi procesami właśnie myśli kreatywnymi, coś wymyślimy, ale też steruje całym naszym ciałem, jak właśnie taki przełożony, który zawsze ma coś do powiedzenia, nigdy nie milknie. I też tak chciałabym powiedzieć, że mózg to jest, przejawia takie cechy osobowości typu A, czyli takie jak krytyka, jak osądzanie, jak potępianie. No i właśnie jeżeli my w ten sposób będziemy siebie postrzegać i oprócz tego jeszcze będziemy mieć mało takiej autoempatii dla siebie, no to będziemy niestety bardziej podatni na obciążenie różnego rodzaju chorobami, w tym również tymi psychosomatycznymi. Mówiła Pani na początku o tłumieniu emocji, czyli takie traumy z dzieciństwa bądź może jakieś wydarzenia w późniejszym gdzieś tam wieku, życiu, mogą też powodować właśnie choroby psychosomatyczne? Tak, oczywiście i traumy z dzieciństwa, ale też jakieś niewłaściwe relacje między dzieckiem a rodzicami, czy też obecne relacje w życiu prywatnym, czy w życiu zawodowym, jak najbardziej również mogą przyczyniać się do powstawania tych chorób. Nasz mózg jest też taki sprytny, że on też jakby poprzez wyobrażanie sobie różnego rodzaju zjawisk negatywnych też przyczynia się do wywoływania tych chorób. Te zjawiska nie muszą jakby zaistnieć w rzeczywistości, nawet nigdy mogą się nie pojawić, ale myślenie o nich w sposób negatywny już przyczynia się do podnoszenia poziomu kortyzolu czy adrenaliny w naszym organizmie, co wywołuje właśnie w nas stres i taki dyskomfort już. Więc jak najbardziej to może się przyczyniać. Nawet też czasem sen jakiś nieprzyjemny może wywołać w nas taki pewien dyskomfort i poczucie właśnie takiego stresu, bo coś nam się takiego złego właśnie przyśniło. Także tak, jak najbardziej. Takie zjawiska mogą wpływać na nasze samopoczucie. A jak wygląda pomoc takim osobom? Bo rozumiem, że to jest łączenie na przykład jakichś, jeżeli to jest choroba, zabiegów medycznych, farmakologia, plus na przykład właśnie pomoc psychologa. To wszystko trzeba wziąć w całość? Tak, dokładnie. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę. Tak jak już wcześniej rozmawiałyśmy, zarówno te badania właśnie takie medyczne, czy to USG, czy morfologia, jak i właśnie wywiad z lekarzem i diagnoza postawiona przez psychologa. Wszystkie te czynniki powinniśmy wziąć pod uwagę, żeby postawić ostateczną diagnozę, co danemu pacjentowi dolega i w jaki sposób należy tą terapię czy leczenie poprowadzić. Więc jeżeli źródłem takiej choroby uznamy, że to jest stres, należy wprowadzić i zapoznać pacjenta z technikami radzenia sobie ze stresem. Jeżeli są to tłumione emocje, no to warto, żeby wtedy do psychoterapeuty udała się taka osoba albo właśnie na szkolenie takie dotyczące zarządzania emocjami, żeby nauczyła się, jak konkretną emocję uwolnić ze swojego ciała. To może zatrzymam się jeszcze przy tym stresie i zapytam o te techniki, bo my stresu nie pozbędziemy się z naszego życia, czyli jak próbować sobie z nim radzić? No właśnie, przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę z tego, że ten stres pojawił się w naszym życiu, czyli zauważyć go, bo jeżeli to sobie uświadomimy, wtedy będziemy mogli na niego zareagować. I takim przykładem może być na przykład relacja między córką a matką. I jeżeli już sam telefon wywołuje we mnie ucisk w żołądku, to muszę się zastanowić, dlaczego tak się dzieje i zastanowić się, co ja mogę z tym zrobić, dlaczego mi takie, a nie inne emocje towarzyszą. Więc
No, rzeczywiście bardzo dobrym rozwiązaniem jest i taką pomocą dla siebie w przypadku stresu, żeby być aktywnym fizycznie, bo to rzeczywiście nam pomoże, czy to bieganie, czy jakieś ćwiczenia takie aerobowe, czy jazda na rowerze, tak żeby po prostu rozruszać się. Oczywiście też techniki relaksacyjne, może to być też medytacja, ale też różnego rodzaju takie umilacze jak dobra muzyka, czy też kąpiel jakaś aromatyczna, masaże relaksacyjne, takie żeby to napięcie, które gromadzi się głównie tutaj w odcinku szyjnym kręgosłupa, żeby po prostu je zredukować. Dobrze też akupresura działa, więc no, jest szereg technik takich, które mogą nam pomóc właśnie w redukcji tego stresu i obniżeniu poziomu kortyzolu we krwi. Czyli po prostu nie ignorujmy tych sygnałów, które wysyła nasze ciało. Absolutnie. Jeżeli nasze emocje nie zostaną postawione na takiej scenie psychicznej i tam nie będą one mogły odegrać swojej roli, no to niestety, mówiąc tak poetycko, będzie to teatr naszego ciała. Na początku nasze ciało rzeczywiście nam daje jakieś szepty, jakieś drobne wskazówki, coś mi dolega, coś mnie pobolewa delikatnie, coś zauważam, no a później to już jest krzyk, prawda? I ten krzyk to jest właśnie choroba. Bardzo dziękuję za rozmowę. Joanna Jaworska była moim gościem. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.